Jest to? A jaką moment upgrade? Chyba to. 88! Od razu się wpierdzielam tutaj. Tylko to w tym klubie jest jeden mały problem. Jest albo karta 94 overalla, albo ma 82 i... O, właśnie. Walkera. Kurde, już bym... No i widzisz to? Jest Walker 87 i nagle jest Mukiele, no. Come on. Z czego ja mam to zrobić? A okej, okay, bo ja akurat mam jeszcze 17 parecho. Nie, no mega się sprzedadzą, tak szczerze. Mega są potrzebni. Widziałeś, że mają być tokeny na Tocy i fajne nagrody mają być? No, nie widziałem. Ale też nie robiłem nigdy tokenów. O Gomezie co sądzę? No to mówiłem już, że na pewno zajebista karta, ale nie warto robienia, wiesz? Jest! Ikonka siedzi, bam! Paczka z ikoną dla byczka dnia. To jest moment. Ja pitole! Wiesz, jest ikon moment słabych w tej grze? Z cztery. Jak wyleci akurat słaba, to będzie tak przykro. Będzie tak przykro. Pros. Dla Polski! O! Powiem ci, krzyczeć nie będę, skakać nie będę, aczkolwiek... Nie no, to, kurde, no nie wiem, ja jestem hejterem Butragueño, ja nie lubię Butragueño. Nie lubię Butragueño. Młody, ale czemu ty mi wyśmiewasz Butragueño? Wysyłaj zaproszenie do meczu i ładuje ci hat-tricka Butragueño w tym momencie. Może tak być, że ktoś jest z bomby wyśmiany, no. Emilio Butragueño, no takie no mieszane, takie no... Emilio Butragueño, no. Pięć słabszej. Trzy sztuczek, wiadomo jak jest. 88 staminy, ktoś pisał pół godziny temu, że 88 staminy już to mało na Gomezie, także też pewnie niegrywalny przez to. Wszystko siedzi z Emilio Butragueño. Ile on kosztuje? 1 200 000. Tyle samo co Luisy Toto. Wow. Jak nie chcesz to oddaj? No, mógłbym ci go oddać, tak szczerze. Luisy Toto, ja pierdzielę, ale jaki on jest piękny na tej karcie. Dobry styl dla szefa, dajmy jeszcze. Chemistry style, Hulk. Jak tam Bamba? Jest tragiczny. I Gnabry na rozruch jeszcze. Gnabry na rozruch będzie dobry. To zawika. Kieza. Wreszcie Kiezy można. Nie no, zobacz jaki hiszpański duet będzie. Fernando Torres. 56 meczy. Brameczki siedzą, asysty siedzą. Jaki slikry da Emilio? Tak samo, leci Hulk za karę. Dobra, da się to zrobić sensownie, żeby Bamba wyleciał ze składu, czy nie? Neymar, nie no, ten Neymar to już jest tragiczny. Neymar jest żur. Lemar zwykły? O, powiem ci, kurczę, troszeczkę poddymiłeś, ale tak tylko troszeczkę. Bapę na skrzydle, nie pamiętam, kiedy ostatnio zgrałem Bapę na skrzydle. Ale jest to warte. Jest to warte dla wielkiego... Luisa. Widziałeś to? Widziałeś Luisa? Nice. Ma tą cieszynkę swoją indywidualną nadal? A. No i git. Będę robił. Nie mogę się doczekać tego symulatora, co ma wyjść na początku lipca, nie? Nowego. Już nawet nie pamiętam od jakiej firmy to ma być. Ale czy to będzie miało jakikolwiek sens do grania? To mnie ciekawi bardzo. Nice, Luis. I niego to oznacza, że będzie test? No będzie. To będzie jedna z lepszych kart do Food Champions. Jezu, jakie on ma strzały, ja pierdziele. Od FC to myślę będzie tak top 3, top 5 na spokojnie kart w całej grze Viniciusa, nie? Może będzie sensownie piłkę kopał, a ludzie, no, ludzie nie będą garnieć, co się dzieje w polu karnym, mając takiego Viniciusa. Przy jego obrotach i innych syfach, które ma. UFL? No właśnie, bo to mają wyjść... Dwie albo trzy nawet te piłkarskie gry. UFL i jeszcze coś. David De Gea 93. Wow. DDG 93. Potężny upgrade po pół roku gry. Plus 6 do overalla. I ja pitole. Normalnie będzie robiony. DDG, co trzeba zrobić? 8 strzałów finezyjnych w Division Rivals. 8 asyst with throw balls using player... Premier League players in Skull Battles, ok, albo Division Rivals. Brameczki za pola karnego, ok, i 8 winów w Division Rivals. Łe, DDG jest totalnie za free do wzięcia. Powiadomienia z Twitcha są mega gówniane, siemano, witam cię. No to już jest tak zdupcone wiele lat, no. Tak zauważyłem na YouTubie tendencja dostania powiadomienia oscyluje w granicach od 40 sekund do 2 minut. Tak na Twitchu w momencie, gdy nie masz włączonej aplikacji, ci się nie wyświetli w prawym górnym, tylko tak po prostu w tle, gdy masz, nie wiem, zablokowanego fona czy kompa, w zależności już tam od ustawień. Zazwyczaj jest to dopiero od 3,5
nawet do 5 minut czasem, nie? Tak tragicznie oscylują powiadomienia. Dobra, DDG to jest gość, którego ja muszę mieć. Ja robię pieprzonego Dawida De Gea. Do tego Saka. Można zobaczyć jego staty? Można. 3x3 Saka. Prawda ma 3x3, czy to jest zbugowane i to będzie naprawione? 93 agility, 90 stamina, 97 acceleration, okej. Okay. 4x4 ma jest zbugowane, dobra, chociaż tyle. A jak wyniknęła sytuacja z Mohamedem Salahem i z jego gwiazdkami? Zostały zboostowane, czy nie? Momo, powiedz mi. Piękny Egipcjaninie. 4x4, nice. Ale dostał downgrade względem tego, co było na ligach, tak? Ma 9.7 ocena, a nie 9.8. Ja pamiętam, jak mówiłem, pierwszy raz w historii sytuacja, że będzie wyżej oceniony niż Cristiano Ronaldo w jakiejkolwiek lidze na tocie tej samej. A tu pyk. Szybki downgrade'ik. Zobacz Mane. What's poppin' with Mane? O, wow. Mane ma 5x4? Serio? Ja pierdziele, ale bestia. Ciekawe, czy to będzie pierwszy Mane w historii, który będzie potrafił celnie kopać piłkę do siatki. Bo jeszcze takim nie grałem w historii. Pamiętam doskonale Mane Toty 97, FIFA 20. Jezus Maria, karta zajebista. Dribbling topowy w grze. No nie licząc oczywiście sztuczek, wtedy bez upgrade'a. Nie licząc tempa, no bo przeszybki i wszystko co związane ze staminą, no Bóg. Ale kopać do piłki, kopać do bramki to on nigdy nie potrafił, nie? 5x4 Sedemany, ja pierdziel, jaka cena? 3 miliony baksów, nie wiem jaka jest wartość waluty końca. To na przykład porównując do Nazario, ile to jest 3 miliony baksów teraz, dużo czy nie? O kurde, to jest ciul dużo. On jest niecałą bańkę tańszy od Ronaldo Nazario. Ho, kurczę, pieczone. Wydaje mi się, że trochę ja będę musiał pożegnać tego grubego Brazylijczyka. To już będzie karta, no zdecydowanie poza ranking tych najlepszych kart. Nazario to się nadaje? No nadaje się, on się cały czas nadaje. Taki Kilion w wersji 9.3? Ile on kosztuje? A, 1 200 000. Okej. To not bad. Ale no taki Salah czy Mane to zdecydowanie ciekawsze karty niż taki Cristiano, nie? Może w player picku i tak się powinno brać raczej Portugalczyka, no to po prostu Portugalczyk już mniej więcej w takiej wersji to jest w grze już z pół roku, nie? A Mane i Salahem to nie było możliwości pogrania takimi gośćmi. 89 agility, 77. Czekaj, co ja patrzę? Jakąś kartę 93. O, 93 staminy. Kurde, on na karcie wygląda trzykrotnie słabiej niż Salah, niż Mane. Kto jeszcze? Son, tak? Jako trzeci atakujący. Czwarty, przepraszam. Ktoś z nich musi być na ławce. Heung-min Son. Son tani. 4x4? 4x5. 92 acceleration, 97 sprint speed, 94 agility, 99 stamina, shot power, okej, okay, long shot. No typical Son. Jakby no, ten gość się nie zmienia od lat, no. Ten gość się nie zmienia od lat. Co roku dostaje taką samą ilość informów. Co roku dostaje taką samą ilość pod koniec kart specjalnych, czy to na tocie, czy to cokolwiek innego. I wraz z początkiem gry na premierze, jak Son zwykły jest przezajebistą kartą, ale nie jest, nie ociera się o top, tak samo w tym momencie jego karta TOC jest na mega wysokim poziomie, ale nie ociera się o top, nie? Tak przynajmniej podejrzewam. Tymi kartami sobie pogram zdecydowanie troszeczkę później, bo pierwsze trzeba po prostu zlikwidować oponentów wszystkich na swojej drodze, żeby móc jakkolwiek tych gości trafić, ale jeśli faktycznie, tak jak pisaliście przed momentem, tak jest. Jezus Maria, jaki skład, a no podejrzewam, że raczej nikt nie leciał w ciula z tymi... Z takim tematem, że faktycznie spośród 3 player picków, 5 do wyboru, każdy z nich jest z Premier League, to trochę jest bez sensu. W zeszłych chwilach z tego, co pamiętam, to było po prostu tak, że miałeś dodatkową zawsze jakąś ligę. Na Premier League to chyba była albo arabska, albo też Eredivisie. No i dostawałeś po prostu jednego z Premier League i resztę właśnie z tej ligi ogórkowej, nie? Raczej to chyba miało większą szansę bytu na dłuższą metę. Bo tak to teraz każdy, kto skończył ligę weekendową... Dobra, 11, 19, już nieważne. No to i tak masz... Każdy w składzie minimum będzie miał jednego czerwonego toca z Premier League. I tak samo to będzie działać na Ultimate? Porąbane. A my dopiero mamy maj. Dopiero mamy maj. Ta gra jeszcze powinna troszeczkę pożyć według tego kalendarza. Dele Alli może równać się z Bellinghamem? Nie widziałem nowego Dele Alliego. Nie widziałem. Dziwnie to brzmi, żeby Dele Alli mógł być na jakim... To jest 9-4 Ronaldo? 5-5? Co? Ktoś miał jakąś wizję oglądania Twitcha jutro o 10:00, to... Zapraszam, to będę na żywo i będę otwierał swoje nagrody, które będę, no musisz, no co zrobisz, jak nie musisz i tymi wszystkimi klubami, ja bardzo nie lubię jak, nice,
taktyką i formacją, wiesz? Ja zmieniam kamerę względem tego, przynajmniej w tym sezonie tak mam. Ja zmieniam kamerę względem tego, jaką gram formacją i taktyką, bo to jest zdecydowanie różny gameplay, jak się gra, nie wiem, 4-4-2 na przykład, a jak się gra, to wtedy gram na 4-4-2. Lubię grać kamerę jak najbliżej, wtedy nawet zazwyczaj ustawiam sobie TL3 i wszystko defaultowo. Ale jak już zmieniam na przykład na 4-4-2 z SPD-kami, czyli ten drugi wariant, no to już zdecydowanie wolę mieć defaultowo kołpa, nie? Czyli kamerę współpracy.